A więc cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmiku, w którym będziemy odbierać nagrody za Gold 1 i za Division Rival za najwyższą rangę. Miłego oglądania życzę i zapraszam. Jeżeli chodzi o player picki, może być dzisiaj naprawdę ciekawie, bo ten De Bruyne, Williams, Lucas, Nightgolem, chociaż powiem wam szczerze, że jakbym chciał kogokolwiek trafić, to właśnie ewentualnie tego Pepe, Lukasa, Nainggolana albo De Bruyne. Koulibaly'ego nie będę miał za bardzo jak wsadzić do składu, chociaż mógłbym tam gdzieś wrzucić Mertensa, no dałoby się to zrobić. W każdym bądź razie na pewno nie chcę trafić nikogo tutaj z tych zawodników, którzy byli na ławce. O, Polakowi się udało, fajnie. Na pewno chciałbym trafić tego De Bruyne, no w niego celujemy. Mam nadzieję, że wreszcie po 2 latach grania w FUT Champions dostanę jakąś konkretną kartę, którą będę mógł grać do końca gry. No, ten De Bruyne, ten Nainggolan, to by była naprawdę fajna sprawa. Lucas też by mi się przydał, szczerze mówiąc, bo ta wersja jako wersja Shapeshifters, no, czasem mi się nim grało dobrze, czasem no bez szału kompletnie, natomiast taki Lucas jako napastnik albo gdzieś tam podwieszony napastnik, to będzie naprawdę fajna sprawa. Dobra, odbieramy nagrodę za Division Rivals. Na początku chciałem wziąć monety, bo miałbym ich aż 60 tysięcy, natomiast wczoraj typowo wyszedł mi genialny handelek. Zarobiłem wczoraj chyba około 200-250 tysięcy monet, chyba nawet więcej, bo miałem w sumie na koncie 300 coś, a wczoraj pod wieczór miałem już 600 tysięcy, więc coś zmieniłem w moim składzie, coś o czym mówiłem już wcześniej, że chciałem wyrzucić Alana, ale o tym później. Na razie odbierzmy może nagrody, wezmę paczki wymienne, może akurat coś tutaj się trafi. Ostatnio był Salah, więc czemu by nie trafić Salaha tutaj raz jeszcze. 2 duże złote paczki premium, paczka rzadkich zawodników, mega paczka i 195 te punkty, to są w ogóle śmieszne, nie? I nagrody za FUT Champions. Tutaj też chyba 50 tysięcy monet, Gold 1. I tu chyba też 50 tysięcy monet, 2 duże paczki rzadkich zawodników i 2 player piki. Błagam, przywitajmy w zespole Kevina De Bruyne, albo chociaż Lucasa Moure. Lecimy. Wiedziałem, że będzie ławka. Wiedziałem, mówiłem na samym początku odcinka, że będzie ławka w Polagrodach. No to co więcej mogę chcieć? Błagam, niech tutaj będzie De Bruyne. Błagam, niech będzie De Bruyne. Nie no, to jest jakiś dramat po prostu. Nagrody to są jakiś dramat kompletny. Machisa, mam już jedną wersję tego Machisa. Nie no, niemożliwe po prostu, nie, sorry no. Tyle się namęczyłem, sorry, żeby tego Golda jeden wbić, a tu taka dupa. No niech będzie chociaż jeden walkout, który mnie zadowoli. Niech będzie chociaż jeden walkout, który mnie zadowoli. Nie ma nic. Możemy sobie to pominąć. Jest, są ekrany. Nie ma walkoutu. Ale co tutaj trafimy? Hiszpania, to nie może być nic dobrego. Środkowy pomocnik, Fabian albo... Fabian pewnie, no. Skąd ja to wiedziałem? To może chociaż kondycję jakąś na ligę weekendową zdobędę. Mamy ekrany znowu. Jakaś dziwna... To jest Inform, tak? Argentyna. Środkowy obrońca. Villarreal. I to jest... Funes Mori. Nie wiem, czy go trzymać, czy sprzedać go od razu. Jestem kompletnie zawiedziony tym, co tu widzimy. Jest walkout. Włochy. To nie może być nic dobrego. Piemonte. I Bonucci. Nie, Chiellini! Chiellini będzie coś wart, tym bardziej teraz, że mamy to SBC o ikonę, którego ja na razie nie robię, może uzbieram kasę. 60 tysięcy, czyli opłacało się wziąć paczki jednak. Jednak się opłacało wziąć paczki. Sommer, Otamendi, Suso, Savic, Joaquin, Vitolo, Raul, Diego Carlos. O, jeszcze mamy jedną kartę z Copa Libertadores. I kolejna duża paczka rzadkich zawodników. Mam nadzieję, że znowu będziemy mieli jakiś ciekawy tutaj walkout. Są ekrany. I nie ma walkoutu.
To jest dramat, Francja. SPD. Piemonte, kurde. Matuidi. Nie grałem tym Matuidim jeszcze. Powiedzcie mi, jak się nim gra w ogóle, jeżeli ktoś ma Matuidiego, bo w tamtej FIFA typek był niezniszczalny, nie? Matuidi ma 1000 lajków na Footbinie. Ale on ma dwie gwiazdki słabszej nogi i dwie gwiazdki z sztuczek. Co to ma być w ogóle? Jako CDM z... jako CDM z cieniem. Ja to cenię na 12,86, więc myślę, że warto jest go sprzedać, tym bardziej, że on jest warty 10 tysięcy. On jest warty 10 tysięcy. Czy to jest jedyna karta 85 bez walkoutu? Karty 85 to jest walkout? Ile ten Devry? Nie no, coś mi się zwróciło za te paczki, nie powiem, że nie. 4000, Martial 7 koła, także naprawdę to nie jest głupia paczka. Zobaczymy na koniec odcinka, ile mi się rzeczywiście pieniążków wróciło. I mega paczka, ostatnia szansa na jakąkolwiek ikonę. Mamy ekrany przynajmniej. Nie ma walkoutu. Francja. Prawy skrzydłowy. FC Barcelona. Ousmane Dembele. No proszę. I kolejna kasa zarobiona. On chyba z 7 tysięcy kosztuje w tym momencie. Mimo że walkoutów nie było, to naprawdę nie były te paczki jakieś strasznie tragiczne. Player piki były tragiczne, bo rzeczywiście no były tragiczne. Dobrze, a mój skład na ligę weekendową... Mój skład na ligę weekendową prezentuje się następująco. Kupiłem Informa Wijnalduma. Kupiłem Informa Wijnalduma. W międzyczasie zdobyłem tego Torsbiego, który ma mega epickie te swoje statystyki. Obrona główki, wytrzymałość, no masakra. Nie wiem, czy nie byłoby warto tego typa tutaj jakoś wkręcić w ten skład. No coś naprawdę niesamowitego, nie? Coś naprawdę niesamowitego. Taki Torsby tutaj, Wijnaldum. Kurde, jeszcze się zastanowię, czy by go nie wrzucić tutaj. Wijnaldum tutaj, hyperlink z Mane. Tylko, że wtedy Joe. No, co ja wtedy zrobię z Joe? To jest dobre pytanie. Ile tych kondycji mi się udało nazbierać? Niewiele. Kurde, ostatnio trafiałem dużo więcej. Trzeba będzie kupować. Na razie to tyle z mojej strony. Trzymajcie się. I cześć.